Witajcie na Wziętym Sercu i w Wielkim Poście od Narzekania. Światłem ciała jest oko. To właśnie oko widzi, czyli dostrzega kształty, barwy, zauważa, rozpoznaje różne szczegóły. Właśnie dzięki tej uważności, która jest tymi naszymi oczami, możemy być wdzięczni Bogu i szczęśliwi. Wdzięczny człowiek to uważny człowiek. On musi zauważać Boże błogosławieństwa i łaski. Bo co z tego, że dostajemy od Boga codziennie tysiące prezentów, jeżeli my ich nie będziemy zauważali? To oko, czyli właśnie ta uważność, wpuszcza do nas Boże światło. Jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Bo właśnie kiedy brakuje nam uważności, będziemy chodzili jak zaślepieni i będziemy w ciemności, nie będziemy dostrzegali Bożych prezentów. A najlepszym treningiem uważności jest po prostu wdzięczność, czyli kiedy tylko zauważysz nawet najmniejszy przejaw Bożej dobroci, nie zastanawiaj się ani chwili, od razu dziękuj za to Panu Bogu. Kiedy tylko zobaczysz, że coś sprawiło ci przyjemność, że wywołało uśmiech na twojej twarzy, w uważności jest ważne, żeby poświęcać uwagę temu, co dostajemy od Pana Boga. A jeżeli my od razu lekceważymy Boże prezenty, no bo to tam małe, nieistotne i nie dziękujemy, no to w ten sposób uważności nie ćwiczymy. I tutaj od razu przypomina mi się mój trening uważności, który miałam jeszcze w dzieciństwie. To też jest właśnie historia związana z oczami. Otóż jak miałam kilka lat, jedno oko miałam słabsze, ono gorzej widziało i zostałam zapisana na zajęcia pleoptyczne. I teraz, na czym to polegało? Byłam w ciemnym pomieszczeniu, tylko jedna ściana ta przede mną była jasna i na środku była wyświetlona kropka. Ja miałam przysłonięte oko, które lepiej widziało, więc patrzyłam tylko tym słabszym. I teraz trening tego słabszego oka polegał na tym, że ja przez bite 30 minut z ręką wyciągniętą w ten sposób szłam do ściany, dotykałam tej kropki i wracałam kilka metrów. I znowu podchodziłam do ściany, dotykałam kropki i wracałam. Ja nie wiem, ile razy ja zdążyłam powtórzyć ten ruch przez aż pół godziny, ale rzeczywiście wytrwale to robiłam i systematycznie jeździłam na te zajęcia, które zresztą przyniosły efekty. I ta historia pokazuje mi, że za każdym razem, kiedy ja zauważę i podziękuję za coś dobrego w moim życiu, to jest jak ta kropka, którą zauważałam i dotykałam, łapałam. I właśnie wtedy mój wzrok się poprawiał. A ty dzisiaj znowu wybierz sobie kolejną jedną rzecz w twoim zdrowiu, za którą podziękujesz Panu Bogu. I my, Panie, prosimy Ciebie, niech nasza wdzięczność za nasze zdrowie rośnie. Niech nasze oczy widzą coraz więcej, coraz lepiej i wpuszczają coraz więcej Twojego Bożego światła. Panie, my chcemy, żeby w nas panowało Twoje światło, a nie ciemność. My chcemy zauważać, doceniać, korzystać z Twoich prezentów i żyć w Twojej obfitości, na Twoją chwałę. Panie, działaj to w naszym życiu. Niech tak się dzieje w Twoje święte imię. Amen. Be grateful i do zobaczenia jutro.